Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam po raz kolejny, tym razem nie w Skłudzewie, ale w przepięknym mieście Chełmży. Każda gmina dzisiaj jest reprezentowana przez jakikolwiek zespół. Dzięki wielkie za to, że poświęciliście ten dzień, jesteście tu z nami, dla tej pięknej Chełmży. Życzę Wam przede wszystkim artystycznych wrażeń, słońca, jeszcze raz słońca, wytrwałości. Zapraszamy także do stoisk przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich, do artystów, którzy są pod tymi namiotami i oczywiście do namiotu powiatu toruńskiego. Dzień dobry, Szanowni Państwo. Dla nas to wielkie wyróżnienie, że ósmy przegląd twórczości artystycznej, który właściwie z roku na rok odbywał się w Skłudzewie, trafił w tej nowej edycji, bo ta nowa edycja będzie polegała na tym, że będzie się odbywał w poszczególnych gminach właśnie do Chełmży. Ja chcę Państwu życzyć, żeby to był dzień samych dobrych spotkań, dzień wielkich wydarzeń artystycznych, nowych przyjaźni i żeby to był taki dzień, co by się coś w Państwu stało, co byście chcieli do nas przyjeżdżać. Pięknie dziękuję, życzę udanej zabawy. Macie pokazać to, co najlepiej potraficie. Taniec, śpiew, radość, waszą twórczość dla wszystkich mieszkańców. Okay.
ma goście jadą, goście jadą, goście jadą bardzo strojnie, a gromadą. Jestem wreszcie emerytem i choć starość blisko, co dzień rano sobie mówię, teraz mogę wszystko. Mogę pospać, leniuchować, mogę czytać książki, iść na kawę i do kina, mam czas i pieniążki. Rok za rokiem mijam, tak biegnie życia czas, a cztery po